ich troska o seniorów to puste frazesy. Kiedy ci umierali w domach pomocy społecznej, rząd PiS wolał zajmować się medialnymi rozgrywkami z Ziobrą i sztabem Dudy. A jak na kryzys reagował Morawiecki? Tu trzeba zaznaczyć, że DPS-y są samorządowe lub prywatne, a i tak jak trwoga, to do państwa polskiego. Dajcie taki głos do mediów rano i dajcie znać tym, którzy chodzą do mediów, aby to podkreślali. Zaraz wjedzie na białym koniu Zbigniew Ziobro albo sztab wyborczy. Musi być ostra akcja medialna, że DPS-y prowadzą samorządy i prywatne fundacje i to oni dali ciała, a nie rząd. My tego nie możemy mówić, ale może jakieś media i dociekliwi dziennikarze zabiorą się za to. I jeżeli chcemy kogoś przekonać, to robić to nie tak jak TVP, a jak TVN.